pana debiut, Bez wstydu, który jest pokazywany na festiwalu w Gdyni, jest rozwinięciem pana szkolnego filmu Melodramat. Tamten film to był film krótkometrażowy, to było kilkanaście minut i w nim zaledwie był dotknięty ten temat, który jest rozwinięty w Bez wstydu. Sam pomysł, pierwsze takie myśli pojawiły mi się już w momencie pisania tamtego krótkometrażowego filmu, że być może to jest coś, co można by, z czego można by było zrobić film pełnometrażowy. Później jeszcze pojawiły się takie głosy, na przykład Jan Sferak, czeski reżyser, w czasie jednego z festiwali podszedł do mnie i powiedział, że zapytał się mnie, czy mam jakiś taki mocny pomysł na debiut. Ja powiedziałem, że w tej chwili szukam. I on powiedział mi wtedy tak, że gdyby on był na moim miejscu, na pewno by robił pełnometrażowy film oparty na tym pomyśle. No, chciałam się zapytać, jak w ogóle ten film jest odbierany przez publiczność, bo był już pokazywany wcześniej na festiwalu Off Plus Kamera. Z jakim odbiorem spotyka się wśród publiczności, polskiej publiczności? Czy to jest tak, że wiele osób mi mówi, że idąc na ten film bardzo obawiało się, że będzie on ich strasznie jakoś epatował, zmuszał do jakiejś takiej akceptacji tego układu i że będą mieli taki dyskomfort w oglądaniu tego filmu, że nie będą się głęboko zgadzać z tym, co będą widzieć na ekranie. Natomiast po projekcji mówią, że w ogóle to nie jakoś im te ich wątpliwości się rozwiewają, tak? To znaczy, że są w stanie zrozumieć tych bohaterów przede wszystkim. I sporo osób, co jest ciekawe, mówiło mi, że ten film jak gdyby chodzi za nimi, że dość długo o nim myślą, że wracają pewne sceny, pewne pytania i że nawet zaczynają się zastanawiać nad własnymi wyborami w życiu i tak dalej. No. W rolę głównych bohaterów wcieli się Agnieszka Grochowska i Mateusz Kościukiewicz. Proszę powiedzieć, skąd ten wybór? Dlaczego akurat ci aktorzy zostali wybrani przez pana do odtworzenia tych ról? Znaczy, zarówno Mateusz Kościukiewicz, jak i Agnieszka Grochowska, po pierwsze, są fantastyczni aktorzy. To jest pewien fakt według mnie. Po drugie, Agnieszka Grochowska na zdjęciach próbnych, wiele osób w ogóle mi mówiło, nie zapraszaj jej na zdjęcia próbne, przecież wszyscy wiemy, jaka jest Agnieszka Grochowska, ona nie pasuje kompletnie do tej roli, ale po co ona i tak dalej, i tak dalej. Ona przyszła bardzo przygotowana na te zdjęcia. I no ja tak gdzieś po dwóch minutach już wiedziałem, że to jest ta osoba. No to była fantastyczna i później to rzeczywiście się udało przenieść też na ekran. Natomiast Mateusz Kościukiewicz i zadzwoniła do mnie moja żona z festiwalu w Gdyni po tym, jak zobaczyła go we Wszystko, co kocham. Mówi tak, słuchaj, skończył się pokaz takiego filmu i ja... No, 10 minut temu chodzę cały czas za tym chłopakiem, mówię, patrzę, jak on się zachowuje. Mówię, wydaje mi się, że to jest chłopak, którego koniecznie musisz sprawdzić. Być może to jest w ogóle ten aktor. I rzeczywiście mieliśmy jakieś zdjęcia próbne. Ja do niego przyjechałem do Krakowa, widziałem go w teatrze, w szkole, w Akademii Teatralnej w Krakowie. No i zdecydowałem się na niego. W filmie oprócz takiej miłości kazirodczej między rodzeństwem porusza pan również inny temat tabu, jakim jest świat Romów. Tak. Ten świat, właśnie świat Romów, czy też ten świat neonazistów, który się pojawia w tle, one coś dopowiadają do tego głównego tematu. One umożliwiają to, że dzięki temu możemy sobie zadawać jak gdyby takie szersze pytania po obejrzeniu tego filmu. Oczywiście można było zrobić film tylko o brat i siostra, ale myślę, że to by było to byłoby jednak nieszczęśliwe rozwiązanie. Natomiast dlaczego na przykład Romowie? Dlaczego uznaliśmy, że Romowie to jest dobry wybór? Ponieważ
oni są w podobnej sytuacji jak nasi główni bohaterowie. Przecież jak my słyszymy kazirodcza miłość, to my już wszystko wiemy. Zboczeńcy, no w ogóle wszystko co najgorsze. Jak słyszymy słowo cygan albo Rom, to też już wszystko wiemy. Kradną, brudasy, w ogóle nie zbliżajmy się do nich. W moim filmie próbowałem zmusić widzów do tego, żeby zadali sobie pytanie, czy aby na pewno wszystko jest takie jasne, czy aby na pewno my tak wszystko wiemy i czy to jest dobrze, że tak łatwo oceniamy innych. Bez wstydu jest Pana debiutem. Proszę powiedzieć, jak Panu się pracowało nad pełnometrażowym filmem fabularnym? Tak naprawdę to było to strasznie ciężkie. Praca czasami były takie dni zdjęciowe, że mieliśmy, nie wiem, po 16-18 godzin zdjęć, nawet tak się nam przedłużały zdjęcia. A wtedy, kiedy były takie sceny zbiorowe, no to już nawet było planowane, że jak mamy tam, nie wiem, 200 statystów, no to trzeba cały blok nakręcić jednego dnia. 29 dni zdjęciowych takiej ciężkiej rzeczywiście pracy, ale w takim, no, miałem olbrzymią pomoc ze strony aktorów, którzy byli bardzo, bardzo skupieni. W ogóle cała ekipa mocno była zaangażowana w ten film, tak emocjonalnie, i to była straszna pomoc. Scenariusz, na podstawie którego został zrealizowany film, napisał Grzegorz Łoszewski i był on również konsultowany z profesorem Zbigniewem Lwem Starowiczem, prawda? Tak. Scenariusz napisał Grzegorz Łoszewski. Pamiętam taką sytuację, że podszedłem kiedyś do niego i na jakiejś tam konferencji dotyczącej filmu i przedstawiłem się, powiedziałem, że jestem młodym reżyserem i zapytałem, czy byłaby szansa, żebyśmy mogli może coś razem napisali, czy żeby on coś dla mnie napisał. On powiedział, że jest zajęty, niestety takiej szansy nie ma, ale w miły, sympatyczny sposób. Natomiast minęło parę miesięcy, on zobaczył melodramat i się do mnie odezwał. No, że może jednak ta szansa by się znalazła. A jeżeli chodzi o konsultacje z Lwem Starowiczem, no to udało mi się dotrzeć do pana profesora, a nie było to łatwe, bo rzeczywiście jest osobą bardzo zajętą, i wyprosić, żeby przeczytał scenariusz. On go przeczytał i powiedział nam, że to, co jest, te relacje, które są zapisane w scenariuszu, te gdyby psychologia tych bohaterów, no, jest bardzo prawdziwa. To znaczy, że według niego, on nawet użył, pamiętam, takiego słowa, że to jest podręcznikowy przykład takiej relacji. Że właśnie ten układ brat-siostra jest to dużo częstsze niż mogłoby się nam wydawać, że on ma dwa, czasami trzy przypadki tygodniowo takich, no, takich, nie wiem, pacjentów, powiedzmy tak.